witam. Witam na kolejnym odcinku naszych krótkich filmów o dziadowskim biczu. Dzisiaj chciałem powiedzieć coś o bardzo specyficznej rzeczy wynikającej z konstrukcji dziada, czyli tego bata, który służy do walki w moim stylu. Rzecz, którą możemy zrobić w zasadzie tylko nie. Każdy z batów dedykowanych do walki, to jest bat do Tibetan, to jest bat do Sajok, to jest bat do weeboxingu. Do innych styli baty wyglądają podobnie. Są to pule, są to stoki, mają jakąś tam rękojeść. A tak wygląda bat do walki w stylu dziadowski bicz. I co daje nam taki bat? No po pierwsze, możemy go schować. Jak go odpowiednio poskładamy, nie zwijamy, tylko składamy. Wkładamy go do kieszeni, mamy go w kieszeni. I pojawia się taka możliwość użycia go jako dziadowskie jaido. Patrzcie, ja tu mam wieszak. Więc użycie normalnego bata jest w zasadzie niemożliwe. Ten bat możemy wyjąć, oddać krak, schować i zapomnieć. Mówi się, że nieważne jak to zaczyna, ważne jak się kończy. To nieprawda. To jak się zaczyna jest również bardzo ważne, a zwłaszcza w walce. I taki dziad umożliwia wyjęcie, oddanie strzału i schowanie go. Zanim przeciwnik się tak naprawdę zorientuje, co się wydarzyło.